No dobra, słuchajcie. Jesteśmy w kolejnym miejscu. W fabryce sera i mleka. Jak widzicie, tutaj możemy obejrzeć pełen proces. Od początku do końca. Od samego pozyskania mleka. Przez wagi, przez... Jak widzicie, no ja wam do końca tego nie wytłumaczę, bo niestety nie ogarniam tego tematu, ale widzicie od zbiornika, jak to zostało pozyskane, przywiezione od rolników, poprzez cały proces przemiału, od tłuszczenia, tak, bo od tłuszczenia chyba dobrze mówię, bo widzimy suszarki. Pasteryzację i chłodzenie, dokładnie. Także widzicie cały proces, wykresówkę. Można śledzić wszystko, co się w danym momencie dzieje. O! A widzicie? Pierwsze trailery, pierwsze przyczepki. I sobie ktoś ich rozwoził. W tej chwili jesteśmy, słuchajcie, w tworzeniu, wytwarzaniu masła. Cały proces, zobaczcie, od mleka z ziuren, mieszanie. Też oczywiście z naszej holenderskiej fabryki. Apeldoorn Leeuwarden. Jak widzicie. Przepracowanie. O, można sobie mleczko spakować. Kto chce butelkę? A to zalejemy. A tu zostało nam trochę tłuszczu i możemy sobie już mleko, masło, słuchajcie, spakować, nie? A co ciekawsze, co za chwilę zobaczycie, to wszystko dzieje się na parze, nie? No, dosłownie. Kocioł parowy, który napędza te wszystkie urządzenia, kotły parowe. A teraz wyszliśmy, słuchajcie, do fabryki, do tworzenia sera. Także no tak, dokładnie widzicie, tak wygląda holenderski ser, który sobie leży, żeby swoje obleżeć, bo jak wiecie, mamy wiele rodzajów holenderskiego sera, począwszy od najkrócej leżakującego do extra old, czyli do extra starego albo overjarych, jak to się mówi. Overjarych leży na przykład półtorej roku, zanim trafi do sklepów. Natomiast young leży, czyli młody, leży 2 tygodnie, 3 tygodnie i trafia do sklepów. Tutaj widzicie kadzie, w których wypełniony jest zamaczany i w nich właściwie się odlewa, widzicie? Tak jak to jest na filmie. W takich kadziach mamy ser. Kiedyś to były takie kadzie. Tu się go dodaje właściwe rzeczy. Smak, ostrość, bo są też różne ostrości. I po wynurzeniu odkładane jest dokładnie na takie półki. I w tym momencie na tych półkach dojrzewa odpowiedni czas, żebyśmy uzyskali właściwy ser, którego oczekujemy. O właśnie. No i jesteśmy tutaj. Widzicie, to jest właśnie taka kać. Tam była już właściwie od leżakującego, a tutaj jest... tu była mieszana. Widzicie? I tu mamy różne formy, w których ten ser potem ląduje. Na przykład w takiej formie. Żeby potem sobie poleżakował i żebyśmy na przykład zjedli sobie pysznego półtorej rocznego na przykład sera. O, tutaj odważniki, słuchajcie, po odpowiedni kilogram, bo taka kulka to jest kilka kilo i kilka lat temu była w Holandii sytuacja, gdzie zostały, nawet w mojej prowincji, gdzie zostały okradzione sery i uwierzcie mi, kosztowało to paręnaście tysięcy euro.
Tak. Sery. Kilka serów za paręnaście tysięcy. No a to tak jak wam wspominałam, było napęd parowy, który napędza całość. Bardzo fajny obiekt, słuchajcie, do obejrzenia. O, widzicie? Wagonik, którym dowożono, widzicie, zaplecze węglowe i piec, którym napędza do wytworzenia odpowiedniej pary, i ten znajduje się tutaj. Widzicie? I tamtędy para napędza poszczególne urządzenia. A wygląda to tak, słuchajcie. To jest autentyczna jeszcze instalacja, która tutaj została po prostu przetworzona. Widzicie? Po prostu parą. Wszystkie urządzenia przetwarzające parę. Jak widzicie, z tego jest normalnie prąd, nie? No. Tak, dokładnie. Widzicie? Zobaczcie. Jakiś warsztat. No, dajcie mi klucz, dajcie mi klucz. A, tu są klucze. Zobaczcie. Zasilałem ciepło i energię. Dosłownie. Prawda? No i dziękują nam za wizytę. Tak, my też dziękujemy. Było naprawdę fajnie, słuchajcie. A tu jesteśmy w laboratorium, zobaczcie. Bo każda fabryka sera ma oczywiście swoje laboratorium i tutaj doszliśmy do laboratorium. O, zobaczmy. Dyplomy. 34. 54. To jeszcze pracowało, słuchajcie. 1914 do 1954. Zobaczcie, korki do mleka. Do butelek. Pamiętacie to jeszcze ze starych czasów? Jak dostarczali do bloków, czy i schodził mleczarz i zostawiał pod każdymi drzwiami i potem wystawiało się puste butelki? Tak to wszystko wyglądało, zobaczcie. No i tym sposobem, słuchajcie, wychodzimy z fabryki mleka i sera.